się sam postara. Zbieramy się! Lepiej uciekajcie. Rany. Zdołałem ich przegadać. Słyszałaś, Szara Materio? Mamy tutaj nowego mądrale. Jak wam idzie? Okropnie. W głowach im tylko t-shirty i znaczki. O, torebki. I torebki. Miałeś rację, ludzie lecą tylko na te fanty, a nie na fakty. Wiesz, ja przekonałem pomocników Zombozo, żeby sobie odpuścili. Próbuj! Hej, Zombozo! Może opowiesz nam o swoich planach co do ekonomii tego miasteczka? Tak! I co teraz, Zombozo? Kto potrzebuje ekonomii, kiedy macie znaczki? Znaczki dostaliśmy już wcześniej. Tak! Gadaj o planach! Tak! Plany? Nie potrzebuję planów! Bez planów? Chyba ktoś nie skończył szkoły planów. A jakie masz plany odnośnie edukacji dzieci? Trafiony! Edukację? Rany, ale zaczynasz przynudzać, mała. Kto chce rozmawiać o pracy domowej? A wiesz, Zombozo ma tu rację. Lubię pracę domową. A co to za kujon? Ej, nie krzycz na nią. Jestem super, ale bez edukacji byłbym nikim. Popatrzcie, na dodatek naśmiecił. Ha, jak ma zadbać o wasze ulice, kiedy sam je zaśmieca? A mówiąc o środowisku, właśnie podpaliłeś tamto drzewo swoimi fajerwerkami. Hej, to nasze jedyne drzewo! A co do prawa i porządku, jego ludzie właśnie rabowali wasz bank. Zaraz, co? Może nam to wyjaśnisz, Zombozo? Gdzie te łamali? Wiadomość? Zła buźka, ogień, kasa. I Meksyk? Uciekli? No cóż, Zombozo, co masz do powiedzenia mieszkańcom tego miasteczka? Dobra, chyba już pora na debatę w niepowtarzalnym stylu Zombozo. Czas na mnie. One są nowe! Masz! Weź to! Ubierzemy Zombozo w coś o wiele bardziej wygodnego. Dobry klaun wie, kiedy zejść ze sceny. Dlaczego nie jedziesz? Dlaczego nie odjeżdża? A, bo pozwoliłem sobie pożyczyć świecę z jego samochodu. Dobra, koleś, koniec występu. Świetnie, świece założone, więc możemy jechać. Co? Nie możecie! Potrzebujemy was w naszym mieście, bo sami nie damy rady! Pozwolisz, Gwen? Ja też mam nieźle gadane. Jeśli tylko uwierzycie w siebie, to możecie wszystko. No może nie wszystko, ale naprawdę dużo. Poza tym, ja wiem, że wszyscy wasi mieszkańcy mogą się połączyć i stworzyć coś wielkiego. Tak jak w jednym z odcinków Zapaśników Sumo, kiedy zrobili coś i zmienili się w super mega sumo. Z laserami i w ogóle, wy możecie zrobić to samo i stać się super mega sumo w swoim miasteczku! A wiesz, po zastanowieniu chyba sobie poradzimy. Rozsądek! Przekonałem ich tak jak tych drani. Jedziemy! Ach tak, a nie musimy ścigać tych drani? Nie. I tak ich dorwiemy. Ciekawe, dokąd uciekli.